Brawa! Marszu, idziemy cały czas! Tutaj podwójną, dołączamy do Warszawy! Podwójna z tego miejsca! Podwójna! Podwójna stąd! Tam się do przodu dołączyć do Warszawy i stoimy tam! Co się dzieje, panowie? Nic, bawimy się. Z tego miejsca miał ruszyć marsz, dokładnie. Czy od tej strony pójdzie atak, panowie? Nie wiem. No to dlaczego ustawiacie się w miejscu, w którym ma zacząć się marsz? Rzecznik komendy głównego. Dołącz do kampanii. Wszelkie pytanie. Dalej, poglądy takie same. Bóg, honor, ojczyzna, na wieki wieków. Amen, Rzeczpospolita Polska. Tu zostanę, wierzył w Boga, będę honorem unosił stale. Przez życie idę pod anioła, za skrzydłem. Za rękę z Bogiem, wierny jestem, będę byłem. Co by się nie działo, nie zmieni się pod wpływem. I gdziebym nie był, mam świadomość, że się urodziłem. Honor, pojęcie moralne. Jak ty to rozumiesz dla mnie, to jest normalne. Często z człowieka próbują zrobić szmatę. Nie wiem jak ty, ja duży nie pozostanę. Polska w sejmie, barany obiecują. Po wyborach cisza, dobrze się z tym czują. To jest patriotyzm, ciekawe z której strony. Nie dajecie rady, dopuśćcie do głosu młodych. Prosimy nie wchodzić tutaj na tą część jest i zaraz będą przychodziły grupy rekonstrukcyjne. Prosimy zrobić tutaj miejsce. Bohatero! Cześć i chwała! Bohatero! Cześć i chwała! Bohatero!
siedział bliżej, a nie. Kurwa, kręcisz na wodę. Spokojnie! Czysta prowokacja. Znajomy się stamtąd, nie było żadnej policji, żadnych opon, żadnej prawie pobliżu. Rozcięto całe samochód. Prowokacja. Prowokacja, mamy marsz i jesteśmy rozganiani. Nie było takich rzeczy wcześniej. No kurwa, co oni robią? Panowie oceniają to, co się dzieje w tej chwili. No, to jest Polska! Widać, demokracja. Kurwa, tyle. Ale czy to była policyjna prowokacja? Oczywiście, że tylko i wyłącznie policyjna prowokacja. Jebać ludzie policję! Spokojnie szli. Ludzie spokojnie szli i koniec. Dzień dobry, jak pan ocenia to, co się wydarzyło w chwilę? O co chodzi? Nie mam pojęcia, niestety nie widziałem dokładnie, ale stałem z samego przodu. Znaczy, kilka metrów od frontu manifestacji. Nie wiem, wydaje mi się, że nas zablokowali po prostu z jakiegoś powodu. A używanie gazu w takich ilościach? No, przyznam, że ten gaz pieprzowy to było coś bardzo nieprzyjemnego. Tym bardziej były tam kobiety z dziećmi, całe rodziny. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest złe, kiedy ktoś się tłucze z kimś, rzuca racami i tak dalej w policję. Ja to doskonale rozumiem. Natomiast trzeba było ich oddzielić, a nie puszczać gaz prosto na ulicę.